Witam, witam, z tej strony Ceronix, to już drugi odcinek po przerwie. Jeśli ktoś nie wiedział, co się ze mną działo przez ten długi, długi czas, co mnie nie było na streamach i na YouTube, to zapraszam do odcinka wcześniej. Tam się wszystkiego dowiecie. No, teraz mamy drugi odcineczek. I kurde, lecimy z koksem. Wcześniej, no nie będę mówił, nie będę spoilerował, jak było we wcześniejszym odcinku, ale... No pierwszych miejsc to nie mieliśmy w grach, teraz musimy mieć jakieś ogarnięte miejsce. Się weźmiemy, kurde, za gierę na poważnie. Tak, za siłkę się wziąłem. Już tam czyściutko, bo wcześniej to na siłowni to... Wiecie, sztanga jak jest położona na górę, to ciuchy wisiały. Zamiast, kurde... zamiast siłka do, kurde, treningów, to była do suszenia ubrań. No. Teraz bicep już jakiś jest. Już coś tam się chowa powolutku, bo już... Powiem wam, że się codziennie piło, jadło jakieś fast foody, to lipa była. Teraz się wziąłem trochę za siebie, łebrzę mogoli na łyso, od razu plus 10 do siły na siłowni i można lecieć z koksem. Dobra, lecimy z dołu, gdzie chcemy wylądować. Mamy farmę, może na farmę polecimy? A chodźmy na farmę. Dawno nie byłem. Dobra, jodymy z koksem, panie i panowie. Dobra, teraz na którą? Na tą mniejszą na prawo, czy na większą na lewo? A może polećmy na tą większą, na ten szary domek taki. Jak jego opanujemy, calutki splądrujemy, weźmiemy wszystkie itemki, to może być spoko. Jeszcze pytanie za 100 punktów. Czy nikt tu nie leci? Aha, to nie jest domek, tylko to jest taki hangar jakby. Bez żadnych pięter, nawet bez drzwi. Może przez dach da radę wlecieć. Dawaj! Ale urwa, da się tu zejść? Nie da się, lol. Dobra, nie idziemy tam. Bierzemy biały budynek. Lądują, ludzie od razu uciekają. Wiedzą, że będą zaraz dymy. Dobra, jest okej. JD, jest dobrze. Bez skojarzeń proszę od razu, bo już... Czemu tam nie wszedłem? Chodzę, jebańce. Ja po sobie ładnie drzwiczki zamykam. Więc jakiś brudas tu jest. Nie będzie on pobiegł, szczerze mówiąc. Ale zaraz go uchwycimy. LOL. LOL? Czemu on nie żyje? Kto go zabił? Podejrzana sprawa. Z czym ryj? To cię chyba popełni samobójstwo tutaj. Co za cheniek? Ej, no je... Jak on umarł tam? Kurwa, gdy mnie z sierpa zabił, ten sprzedał grę chyba. Nie, hamaczeta lepsza, ale chuj tam. Dobra, przeładujemy, żebyśmy mieli czym zabijać. Bierzemy apteczkę. I odjemy dalej. Dobra. Tu nic nie możemy użyć. Możemy sobie środek przeciwbólowy wstrzyknąć. Nie, chyba się pije. Nie wiem. Kurwa mać, żebym kliknął. Chciałem sprawdzić, co on robi. Ha, on pije, coś łyka tam. Sterydziarz jeden, no. Mamy to wszystko? Mamy. Aha, bo miał lepsze, dobra. Strefa. Jesteśmy w strefie. Tu jest mniej więcej środek, pójdziemy tam. No i trzeba te domki poogarniać. Tam coś stoi, kurde? Nie, to butla chyba. Dobra, otoczmy. Porozglądajmy się. Kurwa, nie wiedziałem, że to jest ta! Nie wiedziałem, że to są drzwi. I oto dupca, myślałem, że to jest mur po prostu. Myślałem, że tu jest po długości mury, sobie mówię, przejdę naokoło, obejdę, żeby nie być w centrum. I oto dupca.
To, żebym się załatwił. Pamiętajcie, tak nie róbcie. Jeśli chcecie wygrać, tak nie róbcie. Ostatnio w ogóle, żebym uchował hajsu około 6 tysięcy, żebym paczki pokupował, znaczy te skrzyneczki. Ale błąd zrobiłem. Bo kupiłem pierwszą za 700, więc druga już jest droższa. Kupiłem za drugą za 1400 i trzecią za 2800. Mogłem poczekać do następnego tygodnia, bo to co poniedziałek schodzi cena. Na przykład kupicie dwa razy z rzędu skrzynkę, to macie za 700 i za 1400. I na przykład możecie raz kupić tą pierwszą za 700, poczekać do poniedziałku i w poniedziałku znowu cena schodzi do 700. I można tak zaoszczędzić hajs i kupować za 700 tylko, ale macie tylko jedną skrzynkę na tydzień, tak? A tak zawsze możecie trochę więcej wydać. No i za 1400 kupić albo za 2800. Potem jeszcze jakieś ceny są w ogóle 3600 chyba. Co strzelasz? Ostatnio w ogóle jeszcze z Bonkolem grałem. Też tam grę z widzami robił. A to już nie nagrywałem, bo nie miałem jak w sumie. No ale jakichś tam wyników nie było najlepszych. Chyba 11 miejsce miałem. Tylko, że to nie było we dwójkę duo, tylko to było w 5 osób. 5-osobowe teamy. I tam było teamów nie wiem ile. 16, 17? Czy może więcej? Nie pamiętam już. No i my byliśmy 11 chyba. Ja tam dwóch zabiłem. Dobra. Gdzie chcemy lądować? Tu mamy ruiny. A może na pocinki? To nie jest złe pocinki. Pocinki. Dobra, tu polecimy. 3, 4, go. Ten. No, 97 osób w grze. Dobra. Teraz, kurde, top 10. Jeśli nie będzie top 10, to... to sobie łapkę w dół dam. Pod filmem. Jedziemy z koksem teraz. Czy nikt tu nie lata? Dobra, już myślałem, że nikogo nie ma. Jak tych zobaczyłem, mówię, dobra. Są bydlaki. Bydlaki z Kubańca. Ostatnio w ogóle, jak u Bonkola oglądałem streama, to gościu wyskoczył od razu z samolotu i od razu otworzył spadochron. I tak długo latał... Kurwa, co ja zrobiłem? Wstawaj, ziomuś! Tak długo ten typek latał, że Bonkol tam jeszcze z kimś grał. Z Hirkiem chyba. Już grali, tam 5 domków obskoczyli, patrzą do góry, dopiero typ spada. Z tym, ze spadochronem. Zaczęli strzelać do niego. A nie, to z MKR-em grał. Chyba z MKR-em. Ja jakoś tak to było. Ja nie mam pamięci. No, ale ogólnie taka sytuacja była, że gościu wyczekał H do końca. I latał na tym spadochronie. Końca nie było. Dobra, kto tu chce kulkę w łeb? Tu coś lepszego leży. Muszę patrzeć na domek sąsiedni. No gdzie spodnie zmieniasz? Bierz to. Co to było? Z czym ryj? Dobra. Tu chyba wszystko obskoczone. Lecimy do domek obok. La 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 la. Jak to AKM jest? Bierem dziada. Jakieś uchwyty, nieuchwyty, magazynki? Dobra, nie ma. Weźmy sobie na auto, albo na pojedynczy. Z tym będziemy po domku chodzić. To bierzemy. Trzeba nasłuchiwać, czy ktoś chodzi, czy nie chodzi. Przez okienko wyjrzeć. Niczym sąsiadka, kurde, z bloku. Dobra. Uuu! To chyba dobre jest. Może zamiast tego dziadostwa weźmiemy? Dobra, to będziemy mieli na dalsze dystanse chyba. A akacza sobie weźmiemy automata. Wsadzimy. I jedziemy z koksem. A, bydlak śmierdził, no. Się ukitrał. Trochę spanikowałem, za szybko w ogóle zrobiłem. Chyba z tego strzelałem, nie z tego. I oto dupce. Tak, skin, kurde, haj. O,
Patrzcie, tu jest taki brązowy, a tu jaśniutki. I mi się pomyliły kolory. Znaczy bronie mi się pomyliły, bo kolory podobne. No w tym domku był, jo? Kubaniec. A nie wejdziemy. Taki prank. Dupa mu wystawała. To duża masa, ziomeczku. Dobra, strzelają. Trochę się cykam. Koktajl Mołotowa mamy i dymny. O, tak zróbmy. Można wychodzić? Ale dymy. Jak ktoś tu był? Nie. Robimy tak. Może kogoś ominąłem? Może ktoś był w tym domku? Ja się tak wjebałem na szybkości. A tam jakiś typek, kurde, myśli, co to się stanęło się? Kto to przebiegł? Tak szybko. Oni są w tym domku, kurde. Jakby takie okienko dobre ogarnąć. Do tej broń to by się celownik przydał. Very much. Dobra, ciul. Czekajcie. Aha, już myślałem, że to jest ten tryb z pierwszej osoby, bo po domku tak zacząłem latać. I powiem wam, że chyba lepiej. Kurde, klawisze mi się mylą. Dobra, jeszcze ten domek obczajmy. Coś za pusto tu. Pustostan jakiś. Ta, był ktoś na 100%. Może nawet i my? Dobra, lećmy w stronę tą. Można? Można. Lecimy, 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 synek. Aż czuję, kurde, oddech kogoś na plecach normalnie. Uj, kochawira wielka. Dobra, wbijamy się do domku. Nawet drzwi nie będę zamykał, bo... Kurde, potwierane wszystko. Lecimy dalej. Lecimy. Mutur! Mutur! Ja chcę na mutur! Prawka jeszcze nie mam, ale już chcę mutur. I like it. Tak jak mówiłem, prawka jeszcze nie mam. Pierwszy murek już zajebał, no. Dobra, kamerkę przedekasamy. Dobra, teraz lecimy sobie dalej. Co to był za odgłos? Śledzą mnie. A patrzcie, jaki ja trik zrobię. Kurde, nie taki trik. Jak to w ogóle nie skręca? Nie można strzelać stąd! Stąd można. To już za późno. Nie o to dupce. Chciałem jechać do przodu, wiecie, zmienić szybko na... na wózek i jop, dzidy. Pojechał? Śledzimy go. Jak nam się to uda... w wózek się wpakować i za nim jechać i strzelać. Normalnie jak czołg. Motoczołg. Te łady to szybkie są, skubańce. Nawet nie wiadomo, gdzie on śmignął. Czekajcie, bo te domki to żeśmy ominęli. Co mieliśmy się do nich kierować. A jedźmy tu gdzieś. Albo na most. Jolo.
Trąbią! Ktoś trąbił, słyszeliście to? Ktoś mi tu trąbił. Tam dwa samochody stoją. Dobra, jadę stąd. Nie będę stał w miejscu. I strzelają do Polaka. You son of a bitch. Jeden bydlak śmierdzi. Ja go wyjaśnię. Dobra, żartowałem. Nie bić! Nie no, on już mi zaszedł za skórę. Muszę typa wyjaśnić. No gdzie tu rzucasz? No gdzie, jak ja rzuciłem? Ja jebie, ja prawy żem nacisnął. Jak jestem tłuk. Leży bydlak śmierdzi. Weź na mnie jakiś ten. Nie masz dziadu. On się zatrzymał. Bez lunety. To jest Lipton. O kurde, nie ma amunicji. Leży, dostał w pyrkę. Dobra, leczymy się. Kurwa, to mamy tylko... Ale jest dobrze, kurde, już 3 zabici. 3 zabitych. Na glebę. Mikrouzi. No to można wyjebać, jak się nie ma amunicji. Jak to sprzeda amunicję? Jak to sprawdzić? 7, 6, 2, to są te duże. Ale weźmy sobie to do plecaka, nie da się do plecaka i oto. Ale bierzemy Uzi, no co zrobisz? Nic nie zrobisz, no. Ile kurde naboi. A tu bierzemy automata na szybkości, tu bierzemy pojedynczy i lecimy po tamtego typa. Czy my tu przyjechali? Motorem. I lecimy po typa. No i jakoś idzie, wam powiem, jakoś idzie, nie ma lipy, kurde. Nie ma lipy. Gdzie ten kapucyn był? On z tej strony jakoś leży. W czym ryj? Ten jaki wariat! Jaki rider, kurde! Gdzie on umarł? Tu ci żebym tu strzelił, dziada. No. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. LOL! Muturem żem najechał na to. To nasz silnik? Ale ma rzeczy. To mamy. Plecak też mamy. Kask lepszy trochę. O, ammo mamy. Tylko. To też 7,6. Nie, to nie potrzebujemy tego. Każdy to podmienimy. I o to dupce, tak trzeba zrobić. Co ja mogę wyrzucić? Tego. 20. I bierzemy. No bierze to, synek. Czemu on tego nie bierze? Dzierżyj to. Ale załóżmy sobie co możemy, resztę wywalamy. Jep, jep, jep. Dobra. Uff, te trade zawsze i temu takie ciężkie. Dobra, uleczmy się od razu. Bandażykiem. Strefa. Jo, pierdzie. Trzeba tu się będzie kierować. Dobra, ogarnijmy sytuację. Mamy Uzi, mamy to. Tu trzeba założyć lunetę. No i będzie, no. Ole poszedł. Dobra, lecimy. Bierę motor. Trzeba się uczyć na motorze jeździć. Co to się stanęło się? Na szczała. 51, daję sobie łapkę w dół.
Ale giera była, kurde. No dobra, giera. Dobra, w tym odcinku to tyle. Zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka, jeśli ktoś nie oglądał. I tak, zapraszam do dania komentarza, co byś chciał zobaczyć na moim kanale. Jaką gierkę? Czy PUBG, czy Hearthstone, czy jakieś różne gry? Co ci przyjdzie na myśl, napisz. Zostaw łapkę suba. No, i widzimy się w następnym odcinku.